Witaj. Bajki są bardzo ważne. Dla mnie, nie wiem czy dla Ciebie, w moim dzieciństwie uciekałam w świat bajek bardzo dużo razy i w zasadzie bajki powodowały, że ja jestem tu, gdzie jestem. Fantazja była bardzo ważna i jest dalej ważna. Kiedy maluję, nieraz pojawiają się osoby, takie właśnie postacie w moich bajkach i właśnie chciałam się dzisiaj z Tobą podzielić jedną bajką, którą napisałam bardzo dawno temu i która porusza bardzo ważny temat właśnie w samej kreatywności. Bajka ma tytuł wpisanym tam właściwie na YouTubie i w tytule bajki daje Akuma Duma. To jest z bajki Tuwima. Nie wiem, czy znasz Tuwima, ale jest jego bajka, która właściwie porusza ten sam temat, co ja. Właściwie jak przeczytałam tą bajkę, to dopiero sobie przypomniałam, że w zasadzie to jest podobna tematyka. Bajka była pisana po szwedzku i teraz przetłumaczyłam go, tą bajkę, także ma pewne potknięcia. Wybacz to, ale moja kreatywność przez wiele lat była w języku szwedzkim i w większości pisałam po szwedzku. Te właśnie poezje i bajki. Jest ich wiele, a dzisiaj przeczytam właśnie Problem staruszki. No, taki tytuł jest. Dawno, dawno temu żyła sobie stara kobieta, która kochała wszystko i wszystkich wokół siebie. Miała tylko jeden problem. Nie wiedziała, jak okazać całą miłość, którą czuła. Kiedyś kupiła mnóstwo jabłek i rozdawała je każdemu, kogo spotkała. Ale wcale nie było to dobre. Ludzie brali jabłka, ale patrzyli podejrzliwie na nią i na jabłka. Staruszka nie rozumiała, dlaczego to zrobili, ale czuła, że w ogóle nie zrozumieli jej miłości. Szczęście starszej kobiety, że mieszka we wsi i jest wśród wszystkich mieszkańców wsi, było tak wielkie, że bardzo chciała zrobić coś, aby pomóc innym, którzy jej zdaniem potrzebowali pocieszenia lub ciepłych słów. Ale nie wiedziała, co robić. Po incydencie z jabłkami nie była pewna, czy w ogóle potrafi okazywać miłość w prawdziwy sposób. Myślała długo. Usiadła na swoim małym stołeczku przed chatą i wyglądała na bardzo zamyśloną. Ponieważ wszyscy w wiosce byli bardzo zajęci i mieli dużo do zrobienia, wkrótce zauważyli staruszkę, która siedziała tam i wyglądała właściwie na zamyśloną. Ona nic nie widziała. Była całkowicie pochłonięta własnymi myślami. Bardzo ważne było dla niej, aby wiedzieć, jak okazywać miłość innym, nie spotykając się z dziwnymi spojrzeniami, gdy próbuje to robić. Nagle usłyszała głos. Co się z tobą dzieje? Jesteś chora? Staruszka podniosła wzrok i zobaczyła, że stoi tam wiejski lekarz. Szczęśliwa natychmiast odpowiedziała. Nie jestem chora, mam problem. To musi być bardzo ogromny problem, powiedział lekarz. No tak, to jest. Opowiedz mi, jak mogę okazywać swoją miłość innym, aby ją zrozumieli i mogli ją przyjąć. Lekarz nie zrozumiał, co staruszka miała na myśli w swoim pytaniu, więc opowiedziała mu o jabłkach i całej reszcie. Wtedy zrozumiał. To nie jest takie łatwe, muszę przyznać, powiedział. Staram się okazywać ludziom moją miłość, podając im lekarstwa, gdy są chorzy. Czasem jednak chorzy umierają i ludzie popadają w smutek. Chcę uszczęśliwić ludzi. Powiedział lekarz. Nie mogę ci pomóc. Lepiej, jeśli poprosisz kogoś innego. Ale staruszka pomyślała, nie muszę nikogo więcej pytać. Na pewno sama znajdę odpowiedź. Muszę tylko jeszcze trochę pomyśleć. Po dwóch dniach ochoczo wstała ze swojego stołka, otworzyła bramę i wyszła na ulicę. Teraz wiedziała, co robić. Jeśli więc spotkasz miłą starszą panią, która czasami ci pomoże, niezauważalnie lub coś ci zaproponuje, by ci pomóc, to bądź pewien, że to ona. To na wszystko. Trzymaj się. Pa!